Czasami się zdarza, że nasze dziecko za żadne skarby po prostu nie chce jeść. Co wtedy zrobić, żeby zachęcić je do jedzenia? Jedni biegają ze swoim dzieckiem z łyżką i z miską po całym domu, próbując je zachęcić, żeby dziecko zjadło chociaż jedną łyżkę zupy więcej. Inni w ogóle olewają to dziecko, bo przecież kiedy będzie głodne, to zje same. Jeszcze inni stosują metodę kija i marchewki, to znaczy nagradzają to dziecko czymś, co lubią robić wtedy, kiedy zjedzą coś, na co akurat ochoty być może nie mają. Co zrobić, żeby efektywnie zachęcić dziecko do jedzenia? Najskuteczniejszym sposobem jest wyeliminowanie tych rzeczy, które mogą sprawiać, że to dziecko wcale nie chce jeść. Jednym z czynników, które sprawiają, że dziecko może wcale nie chcieć tak dużo jeść, możesz być właśnie ty, rodzicu. W tym filmie opowiem wam o trzech typach zachowań rodziców względem dziecka, kiedy te nie chcą jeść tyle, ile ich rodzice sobie życzą. Być może słuchając przykładów zachowań w tym filmie znajdziesz także i siebie. Rodziców dzieci, którzy nie chcą jeść, można podzielić między innymi na trzy kategorie. Jest taki jeden z podziałów. Pierwsza kategoria to jest rodzic kontrolujący, drugi to jest rodzic zaniedbujący, a trzecia kategoria to jest rodzic pobłażliwy. Te typy rodziców można rozpoznać, zadając także trzy pytania. Pierwsze pytanie to jest, jak bardzo martwisz się o jedzenie swojego dziecka. Drugie pytanie to, opisz, jak przebiega posiłek twojego dziecka, taki codzienny. A ostatnim, trzecim pytaniem jest, co robisz, kiedy dziecko nie chce jeść? Rodzic typu kontrolującego będzie relacjonował, jakich sposobów używa, żeby zachęcić dziecko do zjedzenia tak dużo, ile sam uważa za słuszne. Po to będzie tłumaczył, żeby zapewnić odpowiednie wzrastanie i żeby dziecko nie było głodne. Rodzic taki będzie ignorował oznaki głodu i sytości dziecka. Będzie dawał dziecku tak dużo jedzenia i będzie zachęcał je do jedzenia tak dużo, aż on sam uzna, że to dziecko musi być najedzone. Rodzic typu kontrolującego odpowie nam, że jedzenie dziecka jest dla niego ważne, będzie potrafił dobrze zrelacjonować, jak wygląda posiłek. Natomiast jeżeli to dziecko nie będzie chciało zjeść, to rodzic ten będzie relacjonował, jak wyglądają jego metody, żeby go do tego jedzenia namówić. Na przykład może stosować różny system kar i zachęt, nagród. Drugi typ rodzica, typu pobłażliwego, będzie opowiadał o tym, że jedynym sposobem na nakarmienie dziecka jest bieganie za nim po całym domu z miską, z jedzeniem, z talerzem i wkładanie mu po kolei kolejnych kęsów do buzi, bądź przygotowanie alternatyw potraw i różnego typu jedzeń, które to dziecko dobrze toleruje. Czyli na przykład nasze dziecko nie będzie chciało zjeść zupy, którą dla niego przygotowaliśmy, to my, żeby zjadło cokolwiek, dajemy mu na przykład paluszki serowe. U trzeciego typu rodzica, czyli u rodzica zaniedbującego, ze względu na brak zainteresowania rodzica żywieniem dziecka, odpowiedzi na te trzy pytania będą niejasne, dlatego że rodzic przez swój brak zainteresowania tak naprawdę nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. To znaczy nie będzie potrafił opisać typowego posiłku dziecka, a na pytanie, co robisz, kiedy nie, odpowie często, że no, najczęściej nie robi nic, bo to znaczy po prostu, że nie jest głodny, trudno, niech nie je. Rodzice wychowujący małe dzieci powinni wiedzieć, że jest taki termin, który się nazywa neofobia, a polega on na tym, że dziecko odrzuca nowe lub nieznane pokarmy. Jest to coś zupełnie naturalnego, nie jest to objaw żadnej choroby. Jest to rzecz fizjologiczna, która jest najbardziej wyrażona pomiędzy 2. a 5. rokiem życia. Dotyczy ona częściej mięsa, warzyw i owoców i charakteryzuje się tym jednak, że ta neofobia, ta niechęć do nieznanych potraw nie jest trwała. Zanika ona w miarę systematycznego powtarzania, to znaczy podczas wielokrotnych ekspozycji na dany posiłek dziecko po 10 czy 15 razach w końcu przekonuje się do tego jedzenia i zaczyna jeść. Może się okazać, że wprowadzając pewne zasady do żywienia naszych dzieci, do naszego codziennego życia, dziecko, które wcześniej było niejadkiem, nagle zacznie jeść. Jakie to są zasady? To znaczy rodzic decyduje, jaki będzie menu na dany dzień. Nie ma czegoś takiego, że dziecko pokazuje, że chce jakiś swój ulubiony posiłek i będzie go za każdym razem dostawać. Nie można także jadać o niestałych porach, powinno się jadać cała rodzina razem, 3-5 razy dziennie i powinno się jeść razem w jednym konkretnym miejscu przy stole, a nie powinno się biegać za dzieckiem po całym domu. Dziecko za to decyduje, czy będzie jadło i ile będzie jadło. To znaczy szanujemy oznaki głodu i sytości. Jeżeli dziecko pokazuje już wyraźnie, że nie chce jeść, to ma prawo nie być zmuszalny do tego, żeby jeść.
Przy stole powinna być zawsze neutralna, miła atmosfera. Nie powinniśmy dawać po sobie znać, że jesteśmy sfrustrowani tym, że nasze dziecko nie chce jeść, ani nie powinniśmy się także kłócić przy wspólnym jedzeniu. Posiłki nie powinny być długo rozwlekane w czasie, tylko po to, żeby dziecko z czasem zaczęło jeść. Posiłki powinny trwać maks 30 minut, a między posiłkami dziecko powinno dostawać tylko wodę do picia, bez przekąsek i bez słodkich napojów, których dziecko w ogóle tak naprawdę nie powinno dostawać. Bardzo ważne jest tworzenie nawyków, to znaczy karmienie dziecka przy stole, w stałym miejscu, bez żadnych dystraktorów, to znaczy nie może być włączona telewizja, nie można dawać dziecku tableta, nawet tak naprawdę nie powinniśmy jej z uwagi rozpraszać jakimiś wieloma bajkami. Kiedy jemy, to jemy. Powinniśmy dziecko zachęcać do samodzielności, do jedzenia palcami, chwytać sobie na samym początku takim chwytem szczypcowym, potem próbować chwytać całą ręką, a potem sztućcami. I zachęcamy dziecko do próbowania nowych posiłków. Wielokrotna ekspozycja, nawet do 10-15 prób, zmieniając posiłki, te, które są nowo wprowadzane, na zmianę z tymi, które dziecko już lubi. Czyli na przykład, jeżeli wprowadzamy buraczki, dziecko lubi ziemniaczki, to dajemy mu raz ziemniaczek, raz burak. Buraka nie zje, ale jeżeli będziemy próbować 10-15 razy, to bardzo możliwe, że już z czasem się do tych buraków przekona. I ważne jest, żeby jedno i drugie nie było zmieszane, tylko było w osobnych miejscach, na osobnych łyżkach. Żeby nie próbować mieszać tych rzeczy, bo dziecko to zobaczy. Także raz ziemniaczki, raz buraczki. Szykujemy małe kęsy, dajemy dziecku czas, żeby przegryzło. Nie wkładamy dziecku na siłę zbyt szybko kolejnych kęsów do buzi. Oraz jeszcze raz, bardzo ważne, nie zmuszamy dziecka do jedzenia więcej niż chce. Dziecko może nie mieć ochoty na dojadanie do samego końca jakiejś potrawy, ale nie szykujemy mu z tego powodu alternatywy. Nie możemy być rodzicami pobłażliwymi. Oraz jemy posiłki razem z dzieckiem. Wszyscy się zbierajmy rodzinnie i jedzmy posiłki razem. W ten sposób łatwiej dziecko będzie stworzyć takie nawyki. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym osobom, które być może miały problem z karmieniem, żywieniem swojego dziecka. Jeżeli podobał Wam się mój kanał i ten film, to bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie subskrypcję. Do zobaczenia, do kolejnych filmów. Cześć!